Cześć moi drodzy, witam was w nowej grze na moim kanale Steel and Flesh. Pokażę wam dzisiaj życie średniowiecznej Europy. No, jak to wszystko się toczyło. Oczywiście grałam już w tę grę, zapoznamy się z nią. Zapoznam was z nią oczywiście. Trochę mi w nią nawet idzie, ale... O, ładne rysunki są bardzo... w tle ładowania, ale już mówię, że się dosyć długo to ładuje. Więc od następnego takiego ładowania będę zatrzymywał grę i jak się załaduje, włączę. No, okej. Okay. Polska. Wybieram swoje umiejętności. Idę do Warszawy, czyli do stolicy Polski, jak każdy wie. Czas jest to pierwsza połowa XIV wieku. Chociaż już tutaj jest oczywiście znana nam wszystkim husaria. Back market. Armor, kostium 20 tysięcy. Jakiś kostium nie taki był za drogi trochę. Dobra. No dobra, mamy 3 żołnierzy. Skład ja, dwóch takich i tacy. Idziemy do miasta Barbican po jakiegoś łucznika. O! Nie, Superman jest. O, to biorę Superman. Bez namysłu. Okej, to bandyci. Bandyci to jest najsłabsza grupa, dlatego gdy się zaczyna grę, najlepiej ich atakować, bo oczywiście najlepiej się zarabia na nich. Potem można zaczynać całą kampanię. Atak, squad, fight. Battle size to jest oczywiście wielkość armii na mapie. My zawsze będziemy brali największą, jeśli oczywiście będziecie pisali w komentarzach. Steve, drogi, daj nam mniejszy udział rycerzy, żołnierzy na mapie. To oczywiście usłucham was, moi drodzy. No i będziemy walczyć w mniejszych oddziałach. No nie, nie lubię deszczu. Nie, że jakoś przeszkadza, po prostu nie podoba mi się. O, moja armia już biegnie, już. Zobaczycie, jak ich rozbiją wszystkich. 4 żołnierzy zniszczy 20 prawie. Ja na razie jestem mięsem armatnym, dopiero potem, jak przybdzieje prawdziwą zbroję konia, można oczywiście mieć nawet osła albo wielbłąda, chociaż szkoda, że ludzie pomyśleli, żeby można mieć słonie. I... A ty gdzie się wracasz? Ty jesteś... Tak, to jest chyba rycerz. O! Sami łucznicy! To proszę. Z tym mieczem nie za dużo rzeczy zrobię na razie. Ale na... To są na razie rekruci tylko. A, szybko się ich niszczy nawet. Tych trudniej już. No i widzicie. Your loss. Wszyscy u nas żyją, u wroga nikt. O, declared war bandit. Jo! Duży towar dosyć dostaliśmy. Oczywiście część z niego ubierzemy. Invent. Take. 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 Okej, okay. I idziemy na bandytów. Skład mają dosyć dobry. A nie, to są tacy Forest i Forest bandyt ilu? 47 na 5, no! Zobaczymy, jak nam pójdzie. Oczywiście będzie 47 ludzi wrogich w jednym momencie, więc zapraszam. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Ta muzyka jest przepiękna. Lepszej
Muzyki nie widziałem, oprócz mojej ukochanej gry twierdzy. Jeśli chcecie wiedzieć, co to jest gra tocząca się w średniowiecznej Anglii. Wersja na Androida też, jak na Androida, jak i na peceta. Na Androidzie jest o wiele słabsza, ale też można się cieszyć twórcami Firefly Studios. No. Boję się, że ktoś mi zginie. Chociaż to jest nieuniknione. Można tutaj robić walki jak i po 5 na 10, jak i 300 na 600 ludzi. Tu jest niewiarygodna ilość leveli, bo ponad 300. O, widziałem już jakaś strzała przypełza. Widzę nasze konie. No i wrogów. Sami łucznicy. To będzie jak pestka łatwo. Coś mnie ugodziło. Nie. Nie. O nie, teraz zginę. O właśnie, zginąłem. Teraz możemy oglądać naszych żołnierzy, jak walczą. Jeden, drugi, trzeci. Czekajcie, jeden. O nie, ktoś mi zginął. Oprócz mnie. Nie! No nie! Rycerza mi zabili, teraz to przegram. Jednak Husaria to jest bardzo dobra armia. Może sobie z nimi poradzą. Nie. Tutaj w celu. Wiśni! Ja. Nie wytrzymałbym, gdyby nam mi zginął choć jeden z nich. Chociaż to jest tak zwane mięso armatnie. Oczywiście nie husaria, bo najlepsi rycerze to są. Chodzi o wroga. Nie no, zginął! No to przegram. Trudno. Naprawdę szkoda mi tego. No w sumie jakby coś, następna walka. Jaj, Konnice są bardzo szybkie, więc na razie go zostawię, albo niech biegnie na tych 8. To są najszybsze konie chyba w tej grze. Chodzę na koń. Nie wiem, czy będę miał konia, bo na koniu trudno mi się gra. No, już widziałem. Ktoś poległ. Dobra. Biorę tego. O! Widzicie, teraz mi bardzo wolno życie schodzi. Chociaż nie uniknie mi śmierci. No. Ale mój wróg, którego nie zapuściłem zabić, też poległ. No, jeden na jednego. Każdy zna już wynik. Czyli moje zwycięstwo.
No nie rób mi tego. No nie, skup się. Drugi jest na o wiele lepszej pozycji. Nie no, kurde. Jest, wreszcie. Bardzo duże straty, większość mojej armii poległa. Okej. Widać jak moja armia wraca z Jasyrem. Przyszła armia, bo na razie to ja i mój zwycięski, kurczę, Gandalf. No, towar nic nie warty prawie. Tak. Coś tam jednak z niego dostanę. Coś niewiele. A jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Oczywiście. O! Turniej. Towar, o nie. To chociaż... Invent. Nie, nic nie przywdziejesz, to sprzedaj ten syf. Mark. O! O! 40 tysięcy! Ludzie! Market. Armor. Costume. 40 tysięcy to 53. Nie. Zbroja huzarska, nie. To 45, ale gdzie jest mój strój? A, 70, a ten... No. Mogę mieć aż 9 ludzi, chociaż ten miecz sobie też zmienię. Kraku! No proszę. Towerna. Nie. Zakonnych. Na arenie można aż 20 tysięcy monet wygrać. Kosztuje nas około od 3,5 tysięcy do 6,5 tysięcy taka walka. Zbroję mamy nie swoją, lecz turniejową, taką jakby mają Francuzi. Miecz taki oburęczny albo jednoręczny. Czasem są konne walki, czasem łucznicze. No i 6 na 6 najpierw jest, potem 4 na 4, potem 2 na 2, potem 1 na 1. Tawerna, no nie, już nie mają ludzi. Widocznie w całym kraju jest teraz. To oczywiście w tej Polsce jest teraz arena. Dobra, to zaraz pójdziemy na nią. Pokażę wam, co to jest. Łucznicy. O, dobra. Arena. No i o, szarża. Nie, przepraszam, przepraszam. Tak mi się kliknęło. Okej, no i widzicie, jesteśmy na arenie. O, co chcemy wygrać, no to oczywiście bierzemy 5000 fight. Co? No co, nie stać nas na walkę? No nie! Dlaczego? No i nie zawalczymy sobie, przykro mi. Naprawdę mi przykro. Już myślałem, że wam pokażę, jak to wygląda. Ale... To już... Trudno. Okej, okay, jeśli mnie widocznie nie stać, w następnym odcinku wam pokażę oczywiście arenę. No, teraz to się żegnamy. Cześć!